Chwała niech będzie Wszechmocnemu Bogu, a wam pokój, bracie i siostry. No może moja usługa będzie, no dobrze, będzie krótka. Nie tyle usługa taka bardzo dotycząca się naszej społeczności, naszych decyzji podejmowanych. Po prostu może tak rozpocznę troszeczkę inaczej. Ostatnio, może z tydzień, koło tygodnia, może trochę mniej, przed przyjazdem okręgowego, Pan Bóg coś położył na moje serce. I widziałem, że to jest Boże dzieło. Brat, nasz drogi brat, starszy zboru, Stefan Mirończuk, już ma swój piękny wiek, czy ten biblijny wiek, dałby Pan Bóg, żeby go mocno przekroczył. Ale ta rzecz, że no, przychodzi sytuacja, że coś musi się, coś następuje pewna zmiana. Myślałem o tym, żeby powołać któregoś z braci, z młodszych braci, aby był starszym zboru, gdzie brat Stefan, dzisiaj go nie ma, prosiłem, żeby był, ale stan zdrowia i mu po prostu nie pozwolił na to. Pozostanie dalej jako honorowy starszy zboru. Brat, który dużo przeżył, doświadczył i będzie mógł też, jeżeli będzie miał taką chęć i pragnienie być na spotkaniu Rady Starszych, no ale sytuacja no, życiowa, życie idzie do przodu i wszystko się po prostu zaczyna zmieniać i no, przychodzą lata, gdzieś odchodzimy pomału na bok, przychodzą następni, no tak płynie życie. I myśląc o tym, po prostu wiem, że jest dużo rzeczy, dużo spraw teraz przed nami. Święta, pierwsze, później dni skupienia, znowu święta w starym stylu, no to jest czas. Możliwe, że ktoś na 14-15 tam będzie niedziela, może wtedy zrobimy wybory. I popatrzyłem sobie, że no, patrząc przez Słowo Boże, może dwa, trzy miejsca, tak krótko się podzielę, ale niech to będzie pewnym naszym, dla nas wskazówką. Może rozpocznę pierw Dzieje Apostolskich, 20 rozdział i 28 werset. Tylko tak krótko na ten werset spojrzymy. 20 rozdział, Dzieje Apostolskie, 28 werset. Miejcie pieczę o samych siebie i o całą trzodę, wśród której was Duch Święty ustanowił biskupami, abyście paśli zbór pański nabyty własną jego krwią. Jest to takie krótkie wspomnienie, na spojrzenie na służbę starszych zboru. Mają mieć pieczę o samych siebie i o całą trzodę, wśród której Duch Święty ustanowił i was biskupami. Biskupami, bo kwestia starszych zboru, może tak powiem, no dzisiaj troszeczkę to różne jest zrozumienie i spojrzenie. Ale patrząc biblijnie, to starsi zboru to prezbiterzy. To jest biblijne spojrzenie. Ja wiem, że dzisiaj to na pewno funkcjonowanie kościoła i tak dalej. Musi być jakiś rozdział starszy zboru, a starszy w kościele, służba. I to jakoś zostało w taki sposób porządkowane. Ale patrząc biblijnie, starszy zboru, prezbiter to, czy biskup, to są zamienne spojrzenia. Potem przeczytam Słowo Boże i zobaczymy, że tak jest. I tu jest powiedziane, ustanowił biskupami. Biskupami w tłumaczeniu dosłownym jest stróżami, nadzorcami. Czyli tych, którzy dbają, troszczą się, niosą, są na pierwszej linii frontu, troszcząc się o społeczność, o zbór. I druga rzecz, która jest tu wspomniana, paście trzodę Bożą. Czyli obowiązkiem starszych jest paść trzodę Bożą. Dawać pokarm duchowy, który będzie dawał błogosławieństwo dla każdego z nas. To, co Bóg oczekuje dla społeczności. Zresztą może już kiedyś indziej więcej w tym kierunku będę mówił. Ale też chciałem powiedzieć na tych to, co jakie powinny być kryteria, to jest Słowo Boże, czym powinien się charakteryzować starszy zboru. Rozpocznę od pierwszego listu do Tytusa. Znamy to Słowo Boże. Pierwszy rozdział od 5 wersetu. Pozostawiłem cię na Krecie w tym celu, aby porządkował to, co pozostało do zrobienia i ustanowił po miastach starszych, jak ci nakazałem. Apostoł Paweł do Tytusa mówi, że pozostawiłem ciebie na Krecie,
abyś ustanowił coś, aby ustanowił pewien porządek, aby był w zborach. Zresztą starsi, widzimy, byli już w Izraelu. Gdy spojrzymy na sam początek, kiedy Bóg powołuje Mojżesza, to mówi w drugiej Mojżeszowej, 3 rozdział, chyba 16 werset, tylko tak też jeszcze to, zresztą w wielu miejscach jest w Słowie Bożym, też i w Nowym Testamencie to się przejawia, a tutaj, kiedy powołuje, to go posyła, 3 rozdział, 16 werset, idź i zgromadź starszych Izraela i powiedz im, Bóg ojców waszych objawił mi się, Bóg Abrahama, Izaka, Jakuba. Czyli widzimy, że to miało miejsce w Izraelu. To nie jest coś nowego, coś, co tworzy się w społecznościach nowotestamentowych. I tutaj mówi, żebyś ustanowił, aby był pewien porządek. Tutaj Paweł mówi do Tytusa, żeby on tym się posłużył. I faktycznie, tak może powiem, że jeśli chodzi nawet o nasze prawo wewnętrzne, to jest tak, że na wniosek pastora są powołani starszy zboru. Ale ja postanowiłem z tego prawa zrezygnować. Tylko abyście wy w ten czas modlili się, rozważali, a potem kryteria, jakie powinien odpowiadać starszy zboru i kiedy będzie już zebranie po nabożeństwie z wyborami, abyście mogli z wyborem, byście mogli podać tych, których widzicie, uważacie, kogo widzicie, uważacie, aby mógł być starszym zboru. Wierzę w to, że Pan Bóg, to co mi kładzie na serce, bo wiele razy tak było, że Pan Bóg pewne rzeczy kładł na serce, rozwiązania i modliłem się i Bóg potem przez braci czy przez innych tą sprawę właśnie w ten sposób rozwiązywał. Wierzę Bogu, że Bóg i w ten czas tak to cudownie uczyni. A nikt nie musi znać to, co Bóg leży na moim sercu, co leży na moim sercu Pana Boga, a będzie Boże rozwiązanie, to chwała Jemu. Cóż tam więcej potrzeba. Prawda? I tutaj chciałbym zwrócić uwagę na kryteria, bardzo ważne, na kryteria starszego zboru. Jest tutaj 15, gdybyśmy czyli tu Tytusa czy Tymoteusza w pierwszym liście, jest 15 cech, które powinien charakteryzować starszy zboru. I tylko jedna mówi o tym, że był dobry nauczyciel, bo to jest bardzo ważne. A wszystkie 14 mówią o cechach charakteru. I to jest bardzo istotne, bardzo ważne. Właśnie te cechy charakteru. Jest napisane tak. Taki, którzy są, jacy? Nienaganni. Są mężami jednej żony, którzy mają dzieci wierzące, które nie stoją pod zarzutem rozpusty lub krąbrności. Biskup bowiem, jako włodarz Boży, powinien być nienaganny, niesamowolny, nieskory do gniewu, nie dający się pijaństwu, nieporywczy, niechciwy brudnego zysku. Można troszkę zatrzymać się. Nie chcę wszystkich po kolei rozpatrywać, bo to by dużo czasu zajęło, ale co mnie tak się dotknęło w tym, właśnie wspomniane i później w Tymoteusza też parę razy, że aby nie był samowolny, aby nie był nieskory do gniewu, nie był porywczy. Bo człowiek z takimi cechami nie nadaje się do służby. Bo on nie wysłucha, on nie zastanowi się, tylko taki porywczy, wiecie, w porywie serca. Zamyśli, łup, nieważne, musi mieć moje. Nie? I nie nadaje się na starszego zboru człowiek, który nie posiada takich cech, tych charakterów, właśnie, żeby nie był porywczy, żeby nie był skory do gniewu, żeby nie był samowolny, że to są cechy, które jakby dyskwalifikują, a jeżeli do tego był starszym zboru, ale powinien jaki być? Gościnny, zamiłowany w tym, co dobre, powinien być roztropny, sprawiedliwy, pobożny, wstrzemięźliwy, trzymający się prawowiernej nauki, aby mógł zarówno udzielać napomnień w słowach zdrowej nauki, jak i też dawać odpór tym, którzy jej się przeciwstawiają. Że te cechy powinien być gościnny, zamiłowany w tym, co dobre, roztropny, sprawiedliwy, w Tymoteusza napisane trzeźwy, pobożny. To są cechy, które charakteryzują, powinien charakteryzować starszego zboru. I ta cecha też ważna, aby był dobry nauczyciel, trzymający się na prawowitej nauki. Niechwiejny. Nie to, że jakieś przyjdą mody, już je załapał i zrobił, a wiemy to, że w tych wielu społecznościach, gdzie przyjdzie jakaś moda, nowość, tam gdzieś coś, złapią, to zrobią, ono jest krótkotrwałe. Ta moda przeminie.
ale często z uszczerbkiem dla społeczności, bo ktoś się tym zachłysnął, odszedł, pobiegł, chociaż to nie zdał egzaminu. A to powinien być mocno ugruntowany w Słowie Bożym. Strwać na Słowie Bożym, że nie, żeby żadne rzeczy nie mogły jego zachwiać w tym, by napisane zarówno udzielać napomni w słowach zdrowej nauki, jak i też dawać odpór tym, którzy jej się przeciwstawiają. Czyli udzielać napomnienia zgodnie z nauką Biblii, zdrową nauką i też mieć, umieć dać odpór tym, którzy co im przeciwstawiają się tej zdrowej nauce. Jeszcze tylko też przeczytam właśnie z Tymoteusza to, aby też było trzeciego rozdziału. Prawdziwa to mowa. Kto biskupstwo się ubiega, pięknej pracy pragnie. W tym czasie, kto był starszym zboru, w czasach tutaj apostolskich, to nie było tak lekko. Więzienie, śmierć to była rzeczą, która każdego dnia groziła. To przecież wiemy, że gdy spojrzymy na historię, to pierwszych, kiedy przychodziło prześladowania, to chcieli zlikwidować, zniszczyć starszych zboru. I dlatego mówię, to jest piękna praca być starszym. I mówię, biskup zaś ma być nienaganny. I też to pisze, mąż jednej żony, trzeźwy. To jest ważne, aby był trzeźwy. Że niektórzy potrafią się do czegoś zapalić i popłynąć na emocjach, zapominając o trzeźwości. Biblia właśnie mówi tutaj tym, żeby był trzeźwy, umiarkowany. To są cechy, przyzwoity, gościnny, dobry nauczyciel, nie oddający się pijaństwu, niezadzierzysty, lecz łagodny, niesварliwy, niechciwy na grosz. Zobaczcie, żeby nie był zadzierzysty, znowu, żeby nie był taki, no, że nie idzie się z nim dojść do gadu. Nie może się dogadać, żeby był łagodny, nie był swarliwy, niekutliwy, żeby nie było w takich cechach charakteru w nim, żeby nie był chciwy na grosz, który by własnym domem dobrze zarządzał, dzieci trzymał w posłuszeństwie i wszelkiej uczciwości. Bo jeżeli ktoś nie potrafi własnym domem zarządzać, jakże będzie mógł mieć na pieczy Kościół Boży? Nie może to być dopiero co nawrócony, gdyż mógłby wzbić się w pychę i popaść w potępienie diabelskie. Wcześniej mówiliśmy, że powinien dobrze swoim domem zarządzać, dzieci mieć wierzące, bo jeżeli nie potrafi w swoim domu zarządzić, no to jak będzie miał na Kościół Boży? Też niewłaściwie to wszystko będzie szło, prawda? A jeżeli czegoś takiego brakuje, to trzeba prosić Pana, aby dał w tym celu błogosławieństwo, aby przemianę dał w życiu. I nie powinien być to dopiero co nawrócony. Zresztą z pierwszym rzeczy, kiedy będziecie rozmyślać, modlić się i rozmawiać o tym, kogo Pan Bóg, że wam położył na serce, aby był starszym zboru, to pierwsza podstawowa rzecz. Musicie mieć pewność, że ten brat narodził się z Boga. Nie ma żadnych mieć wątpliwości, że to jest człowiek narodzony z Boga. To jest rzecz, aby był narodzony z Boga, to jest, żeby nie był dopiero co nawrócony. Bo też tych powiem taką sprawę, że stanowisko często bardzo mocno zmienia ludzi. Jaki wspaniały brat. No naprawdę przyłóż do rany. I może stanowisko go tak zmienić, że nie będzie w stanie poznać. Dlatego napisałem, żeby nie był dopiero co nawrócony. Bo jakby się zachłysnął jakąś władzą czy czymś, mógłby zrobić wiele, wiele niedobrego, wiele złego. Jak to tu jest napisane, gdyż mógłby się zbić w pychę. Bo my zaczynamy się sobie już tym, kim jestem, ja tutaj decyduję, ja tutaj, jak powiem, tak ma być, a przecież gdy może innym razem przedstawię sytuację, gdy będzie ta, już może już po wyborach czy tego, jak wiele w Słowie Bożym zależy od braci starszych. Przecież oni troszczą się o cały zbór. Oni myśląc o rzeczach, wypowiadając pewne zdania, one mają na uwadze dobro całej społeczności. Każdy może powiedzieć swoje zdanie, jak on myśli, ale brat starszy musi więcej widzieć, więcej patrzeć, musi więcej rozumieć, jak służyć, jaka jest potrzeba,
A wiesz, że Pan Bóg to daje dla braci, kiedy już ich powołuje do tej służby. Nie być dopiero co nawrócony, aby się nie wbić w pychę i nie popaść w potępienie diabelskie. Tak przeczytałem te fragmenty Bożego Słowa i żebyśmy myśląc, modląc się, rozważając, kogo byście uważali, czy widzieli, czy rozumieli, że Pan Bóg wkładzie na wasze serce, aby był starszym zboru, już jakby w zamian za brata Stefana, chociaż brat Stefan, mówię dalej, będzie i tylko będzie chciał, i mu siły i zdrowie mu pozwoli, będzie uczestniczył w Radzie Starszych. Zawsze jego rady pozostaną cenne, bo też przeżywając pewien wiek, też wiele rzeczy widział i doświadczył i na pewno jego rada pozostanie dobrą pomocą, tak jak i do tej pory bywało. Ale patrząc na powołanie brata w zamian, żeby się kierować tymi kryteriami, żeby patrzeć, żeby, może nie mówię 100% każdą idealnie cechę brat starszy wypełni, ale żeby jak najwięcej miał właśnie tych cech charakteru właściwych, bo niewłaściwy charakter często robi wiele, wiele złego. A gdy są te cechy, właściwe te cechy charakteru, jak to jest napisane, Pan Bóg wierzy, że da błogosławieństwo, da możliwości, da możliwość razem trudzić się i służyć. To tak mówię, takie sprawy nasze, no już zborowe, może to nie jest usługa, ale też one przychodzą, też przychodzi czas, Pan Bóg kładzie na serce, trzeba podjąć pewne decyzje. No tak przychodzi życie, tak przyjdzie kiedyś i w moim życiu, że może będę już nie tutaj, ale będę siedział koło swojej żony. No przyjdzie tak, po prostu to są miejsca, czasy, możliwości, sytuacja, jaka przychodzi ze sobą i to, żeby właśnie tymi się kierować, aby Bóg nas wszechmogący i w tym błogosławił. I myślę, że jeżeli też się z braćmi będę rozmawiał, z braćmi starszymi, że możliwe, że już 14-15 będzie niedziela, będzie po niedzieli, po nabożeństwie zrobimy wybory i powołamy brata starszego do służby i wierzę w to, że Pan Bóg w jakiś cudowny sposób tym wszystkim pokieruje. Wstańmy i oddajmy chwałę wszechmocnemu Bogu.